GKS Katowice dzisiaj na zielono będzie grał z Flotą. Flotą, która w poprzednim sezonie biła się o awans. Rewelacyjny wówczas początek sezonu. Potem dość mocno spuścili z tonu Śliną Uścianie. Jakby Zieliński się wycofał, to do przodu jako napastnik przyszedł Włochowicz na chwilkę, ale już Zieliński w ataku. Teraz Falibogowski. Tam wcześniej, teraz błąd Falibogowskiego, stracił piłkę. Jest dwa ogół Czena, może być groźnie. Dwa ogół chyba był faulowany, co napierał, ale utrzymuje się. 17 metrów, bo dwa ogół zderza nad poprzeczką. Groźna sytuacja. Właśnie nie wiadę z Pitrem. Rzut wolny dla Floty już wykonany i Świnoujście. Teraz próba prostopadłego podania do dwa ogół, ale tracą piłkę gospodarze. Gancarczyk. Gancarczyk teraz świetnie minął dwóch rywali. Gancarczyk do wróbla z powrotem ten do Gancarczyka. Gancarczyk będzie dośrodkowo w pole karne. Niecelny strzał jednak, dośrodkowanie zamieniło się. Ta akcja była dobra. Pierwsza dobra akcja GKS-u w tym spotkaniu. Teraz Falibogowski nie potrafi tak do przodu wybić piłki, wybija do góry bardziej. A Wołkowicz fauluje przeciwnika. Sędzia nie odwizuje falu. No nie wiem, tutaj chyba troszeczkę się sędzia zagapił, wydaje mi się. Nie wiada, teraz tutaj podaje na prawą stronę do Bodzionego. Bodziony tutaj rozgrywa ze swoim partnerem, dośrodkowuje w pole karne na 16 metr. Piłka wybita na 25. Będzie strzał z dystansu, nie? Nie wiada, nie decyduje się na to. Rozciąga piłkę na lewą stronę i z lewej strony pole karnego dośrodkowanie lewonogo blokuje Dominik Sadzowicki. Cały czas Flota utrzymuje się jednak przy piłce, zbiera te drugie piłki i znowu z lewej strony będzie kolejne dośrodkowanie. Może być groźnie, napierało tutaj, musi Budziłek bronić. Zamieszanie, tam gdzieś poplątały się nogi, napierały z dwa ogół, no ale jednak znowu strata w środku boiska. Potem wróci Budziłka i prawą stronę znowu atakuje Flota. Bodziony tutaj będzie się z Falibogowskim ścigał. Mija Falibogowskiego, strzał krótki, ruch, broni. Łukasz Budziłek. Flota atakuje prawą stroną, także jakiś tam lekki chyba ból Gancarczyka dopadł. Jest rzeczywiście na lewej stronie, na razie Janusz Gancarczyk pomocy, ale Flota znowu będzie lewą stroną dośrodkowywać pole karne, może być groźnie, musi uważać. Flota, kolejny rzut rożny, lewą nogą dośrodkowanie, może być groźnie, piłka tak jakby zawinięty rogal. Pitr wybił głową do Gancarczyka, jest szansa na kontrę, jedź, krzyczy Rafał Górak. Gancarczyk ma tutaj Zielińskiego, ale decyduje się na Wołkowicza, ale złe przyjęcie Wołkowicza, jeszcze złe podanie dodatkowo, ale doszło do wróbla jednak i wróbel będzie tutaj próbował z prawej strony rozegrać piłkę. Czy uda się Wołkowiczowi teraz dośrodkować? Wołkowicz, dośrodkowanie to jest Zieliński, ale no tak szeroko teraz Giksiarzy ustawieni. Kamiński do Pitrego, oj fatalny błąd teraz w przyjęciu w środku boiska Przemysława Pitrego i strata, to się niewiada przechwycił i teraz atakują. Budziony podaje do Września, jest na wysokości pola karnego Wrzesień, ale no nie potrafił tego pojedynku 1-1 z Falibogowskim wygrać i stracił piłkę. Teraz jeszcze sędzia uznaje, że faulowany nasz Dominik Sadzowicki ostatnie 15 minut tamtego meczu z Flotą, jak to mówiliśmy, oszalał, bo zaczął po prostu tak grać z prawej strony ofensywnie, oddał dwa strzały z dystansu, ale teraz Flota, strzał z dystansu, niecelny, było blisko. Ten rzut rożny dochodzącą piłkę w stronę bramki Budziłka. Także jest dośrodkowanie groźnie, piłka trafia w boczną siatkę. Nie wiem, czy to był bezpośredni strzał, czy ktoś tę piłkę trącił. Tomasz Wróbel. Dośrodkowanie w pole karne. Jest Kamiński, wyskakiwał, ale piłka wybita przed 16. Teraz Błąca Dawickiego na panowo i rusza 2-1. Teraz Flota z kontrą. Dwóch piłkarzy Floty na jednego naszego. Teraz podanie z powrotem do Wałgu, ale klasycznie Sparto lili tę sytuację. Klasycznie nie wykorzystali tej okazji, a teraz jest Gancarczyk na 20 metrze. Gancarczyk indywidualnie, Gancarczyk 17 metr, Gancarczyk uderza po ziemi, ale broni Kołciński. No to jest pierwszy celny strzał GKS-u Katowice. Do obrony z pomocy, ale do pomocy obrońcom Holżyński do napierały, teraz napierała długa piłka do Zielińskiego, ale ten tak źle ją przyjmował, ale może teraz ją przejmie w drugim terminie. Zieliński z dystansu nie uderzył, bo w ostatniej chwili zablokował go obrońca, ale jest jeszcze Wołkowicz, dośrodkowuje, tam jest Wróbel chyba, nie jest troszeczkę za niski, żeby tę piłkę przechwycić, wylądowała poza boiskiem. Szymon Gąsiński, teraz niewiada odgrywa do niego. Dalekie wybicie, a i teraz Zieliński nabił tą piłkę wybitą przez bramkarza i Wołkowicz. Wołkowicz na drugą stronę świetnie do Wróbla. Wróbel ma tutaj na prawej Gancarczyka. Gancarczyk biegnie w pole karne z prawej strony. Gancarczyk, jest dośrodkowanie. Tam był Kamil Holżyński, który się gdzieś tam wmieszał. Wszedł w pole karne.
Koleżyńskiego. Koleżyński na prawo. Ma tam wróbla. Wróbel podaje tutaj do Gancarczyka. Chcą grać razem. Gancarczyk w polu karnym. Ostry kąt. Wybita piłka spod nóg Janusza Gancarczyka. Koleżyński teraz ją przechwycił. I jest szansa na akcję dla GKS-u. Pitry w środku boiska. Ma tam Gancarczyka na prawej stronie. Ale decyduje się atakować. Nie strzał z dystansu Pitrego. Kapitalny! I piłka otarła się o boczną siatkę. No fenomenalne uderzenie Przemysława Pitrego z 40 metrów. Straciliśmy piłkę. I flota teraz może być strzał z dystansu. Nie, jednak zbiega do środka jeden z zawodników. 20 metr, prostopadło podanie. Przewrotką teraz. Ładna akcja, próba takiego prostopadłego wrzucenia. Kamiński do przodu do Wróbla. Wróbel rozpędzi się teraz. Ma Gancarczyka na prawej stronie i właśnie do Gancarczyka wędruje piłka. Gancarczyk co zrobi? W polu karnym Wołkowicz i Zieliński. Jest dośrodkowanie, tu jest Zieliński, ale za wysoko piłka dla Ziela i musi cofać się po tę piłkę. Jeszcze udało mu się ją wywalczyć po drugiej stronie pola karnego. Wycofuje do Fali Bugowskiego. Fali Bugowski. I teraz Fali Bugowski zmaścił strasznie, bo podawał do nikogo, ale się teraz zburzył, rozłożył ręce. Krzysztof Bodziony. Kibice, jedna kibicka tutaj tak napieprzana, piłkarzy floty, że aż strach. Bodziony teraz otrzymuje piłkę. Albo to jakiś mężczyzna z bliskim głosem, to też może być. I Jasiński teraz podaje tutaj do Niewiady, który zszedł na prawą stronę, jest na wysokości pola karnego, będzie indywidualnie próbował wedrzeć się w pole karne albo dośrodkować, ale cały czas tego nie czyni Marek Niewiada. Jest pilnowany przez Fali Bogowskiego, ten go naciska minął. Fali Boga jest dośrodkowanie w pole karne, mocne. Przeleciało nad wszystkimi, a tu Nwaogu wyrósł jak spod ziemi i przechwycił piłkę, wycofuje dośrodkowanie, znaczy wycofuje strzał powoli po okręgu, krąży piłka teraz. Świetne podanie na lewą stronę, wysokość pola karnego może być groźnie. Flota, indywidualne wejście w pole karne, ostry kąt. Pitry wycofuje do Kamińskiego. Kamiński teraz próbuje podciągnąć. Kamiński z dystansu uderza po ziemi i strzał celny okazuje się. Kolejny strzał praktycznie z 40 metrów. Działać. Pierwsza piłka do Nwaogu. Jest jeden z rywali, Bodziony na 30 metrze uderza z dystansu. Budziłek! No, nie wiem, czy był dobrze ustawiony. Z około 40 metrów. I już gospodarze szybko wykonali. Przechwyci złe podanie w poprzek boiska Gancarczyk, ale szybciej garnę. No, trzeba tę akcję. Minął świetnie teraz dwóch przeciwników. Gancarczyk jest 17 metr. Gancarczyk jest 16. Jeszcze chciał jednego mijać, ale to już było za dużo. Ale po tym początkowym takim zwolnieniu ani z jednej, ani z drugiej strony. Teraz szybko wykonany rzut wolny. Jest Zieliński. Zieliński ma na prawej Gancarczyka. Zieliński na 30 metrze podaje do Pitrego. Pitry ma wróbla. Pitry, ale tu radzić sobie musi z pressingiem. Świetnie kółeczko teraz Pitry z wróblem. Wróbel na lewą stronę do Wołkowicza. Jest dośrodkowanie w pole karne. Tu jest Pitry, główka, może być szansa Pitry. Będzie szansa, było blisko. Zamieszanie potworne pod bramką. Próbowali jedni wybić piłkarzy floty. Co do jakiegoś ostatecznego zagrania, jakiegoś wstrzelenia piłki w pole karne. A miał przecież tutaj dużo miejsca. Jest teraz Pitry do wróbla. Wróbel jest na 20 metrze. Wróbel. Wróbel, szansa, wróbel indywidualnie. Szansa teraz. I była teraz szansa na bramkę samobójczą. Wiem, czy to ten Jasiński jest? Czy... O, chyba tak. Jasiński, mocny wrzut w pole karne. Główka świetnie nabiera teraz, ale może być groźnie, bo jest w polu karnym zamieszanie. Ostry kąt, zablokowana piłka, wybić ją. I teraz tak, teraz jest Gancarczyk, ma trochę miejsca. Gancarczyk, żeby udało mu się, no nie udało. Jest wykończony Zieliński, który się włączył. Zieliński na wysokości pola karnego. Co zrobi? Podaje do Pitrego na 17 metr. Pitry faulowany był. Będzie dobra sytuacja dla GKS-u. Rzut wolny z 25 metrów. Prawie na wprost wyszedł do mury, żeby tam przeszkadzał rywalom. Gancarczyk uderza po głowie przeciwników w murze. Piłka trafia, ale jest do tutaj Tomasza Wróbla. I co? Będzie rzut rożny? Nie. Poradził sobie piłka szloty z tym, wybił ją do przodu. Sadzewicki teraz nie trafił głową, dobrze w piłkę. Uda się Chorzyńskiemu ją przechwycić. Podaje dobrze do Wróbla. Wróbel dośrodkowanie w pole karne, ale to światło bramki. Bramki Łukasza Budziłka. Gąsiński. Złe wybicie. I Chorzyński Wróbel. Wróbel ma tutaj Wołkowicza na prawej stronie. Wołkowicz jest na wysokości pola karnego. Wołkowicz decyduje się na strzał, ale niecelny. Reprymenda taka, może czy raczej taki głos rozżalenia Rafała Góraka albo Rafał Pietrzak na obronę, a Fali Bogowski na pomoc, ale teraz jest uczeń na polu karnego. Wyszedł, nie wiem czy potrzebnie, co prawda dotknął tę piłkę, obronił,
tym wołem.